22 dzień czerwca, domykamy drugą kolejkę fazy grupowej Euro 2024. Dzisiaj wraz z Lewonem zapraszamy do typowania spotkań Portugalia kontra Turcja oraz Belgia-Rumunia. Najpierw omówimy mecz Turcja-Portugalia. Turcja w poprzednim meczu z Gruzją zaprezentowała świetny futbol, w sensie obie ekipy zaprezentowały się świetnie i był to jeden z najlepszych meczów dotychczas na Euro 2024. Natomiast to, co mnie zastanawiało, to fakt, że Turcja z takim składem dała się zepchnąć reprezentacji Gruzji do solidnej obrony, do obrony Częstochowy wręcz. I tutaj to był takie coś, co już mi dało taki czerwony sygnał. No, z drugiej strony Gruzja no, ma dobrych zawodników, tak jak jest Kwaradona tam, Mikał Tadze, no ale Mikał Tadze to jest level dobrego zawodnika z Ligi Francuskiej, który gra w Metz, natomiast nie jest to poziom taki najwyższy, a mimo tego Gruzini byli w stanie wypracować sobie dużo sytuacji. Portugalia z Czechami zaprezentowała się solidnie, aczkolwiek dużo ludzi zawiodło się trochę z racji tego, że nie był to zdominowany mecz. Chociaż mimo wszystko moim zdaniem oni mieli raczej większość spotkania pod kontrolą. Gdy stracili bramkę, szybko ją odrobili. W końcówce również strzelili na 2-1. Trochę miałem wrażenie, jakby grali na drugim, trzecim biegu, aczkolwiek koniec końców dowieźli swój wynik i najważniejsze były tam 3 punkty. Jeśli natomiast chodzi już o ich bezpośredni mecz Turcji z Portugalią, to liczę na wesoły, sexy futbol tak zwany. A ty w piłkę grałeś? Czy to mądry jesteś? Trochę grałem, dlatego tak jakby. Nie, ja się śmieję, bo Messi też zawsze mówił, że to jest sexy futbol. Pamiętam kiedyś jego wywiad. On teraz tak spakował, też sexy. Tak, teraz szybko. Tego już nie oceniam, aczkolwiek. Widzisz, no ty się nie znasz, grałeś w piłkę czy nie? W piłkę nie grałeś, więc może takie rzeczy. A teraz już na poważnie. No po prostu liczę tutaj na dużą ilość bramek. Obie ekipy mają sobie tyle jakości, że są w stanie to zagwarantować. Po stronie tureckiej mamy Arda Gülera, który sami zobaczyliście w meczu z Gruzją, jak on ma ułożoną tą lewą nóżkę. No, on dosłownie z 30 metrów może strzelić w okno. Mamy Yildiza, który jest mega talentem z Juventusu, również 19-latek, który ma świetnie ułożoną nogę. No i Hakana Çalhanoğlu, który w Interze niejednokrotnie z dystansu zdobywał bramki, wykonuje też stałe fragmenty gry. Dlatego ja jestem sobie na spokojnie w stanie wyobrazić, że oni po prostu Portugalii jedną bramkę minimum strzelą. No, o potencjale Portugalii to tutaj za dużo nawet nie muszę mówić. Mamy tam przecież Lyon albo Leao, jak to woli, który robi multum wiatru na skrzydełku. Mamy Cristiano Ronaldo, który zaprezentował się dobrze i miał tam swoje również sytuacje. Mamy Vitinha, który oddaje bardzo dużo strzałów z dystansu. No powiem tak po prostu, o Portugalię się nie martwię i myślę, że minimum też tą jedną bramkę strzelą. Dlatego obie ekipy strzelą bramkę, w BetBuilderze to jest mój zakład, oraz Portugalia wykona więcej rogów, ponieważ Portugalia nabija tych rogów na multum i oni w eliminacjach również tych rogów nabijali bardzo dużo i nie dawali sobie innym drużynom nabijać, bodajże tam... Ani razu, nikt nie zdobył więcej rożdżek niż nikt. Portugalia w bezpośrednim spotkaniu. Tak, czyli jeśli połączymy te dwa zakłady ze sobą, czyli obie drużyny strzelą tak i Portugalia wykona więcej rzutów rożnych, to kurs wynosi 2,50 w Superbet. I przechodzimy teraz do mojego meczu, czyli spotkania Belgia-Rumunia. Ja w piłkę nie grałem, ale mam dzisiaj urodziny, także ten typ musi wejść. A obstawiam, że Romelu Lukaku strzeli gola z Rumunią po kursie 1,85. Lewo, na wszystko najlepszego może jakieś? 100 lat, 100 lat. Dobra, no wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia i zieloności. No właśnie, i właśnie będzie zielono, bo Romelu Lukaku to jest najlepszy strzelec w historii belgijskiej piłki. 85 goli w 115 meczach. Powinny być jeszcze 2 gole w meczu ze Słowacją, ale była ręka opędy i był minimalny spalony. Dodatkowo Lukaku oddał 2 celne strzały też w spotkaniu ze Słowakami, no ale zabrakło mu skuteczności, a sytuacje 100% były. Nie ulega wątpliwości, że te sytuacje pojawią się także w spotkaniu z Rumunią, która oczywiście z Ukrainą zagrała kapitalnie, no ale to jest jednak wciąż Rumunia. No dokładnie i trochę też trzeba przyznać, że trochę szczęścia no mieli, nie? Tak, tam w sensie piękne bramki. Strzał był fenomenalny, no ale ta druga bramka z dystansu to był błąd Munina. W sumie ta pierwsza bramka to też był błąd Munina, no bo dokładnie. On podał pod nogi
po prostu Rumuna. Tak. A jeszcze co dodatkowo, przecież Belgowie przegrali pierwszy mecz ze Słowacją, także oni teraz już muszą 3 punkty zdobyć, więc będą grali ofensywnie, a Lukaku jako ten główny filar ataku Belgów na pewno tych sytuacji będzie miał sporo, a tak jak powiedziałem, on się w kadrze czuje świetnie. Tak jak sobie zmontujecie ACO z naszych dwóch typów w Superbecie, będziecie mieli kurs około 4,70, także naprawdę spoko. Dodatkowo, jeśli w Superbet nie macie jeszcze konta, to po rejestracji przez naszą stronę, specjalny link znajdziecie pod filmikiem, możecie skorzystać z promocyjnego kursu 100 na zwycięstwo Belgów, także taka dodatkowa promocja przy okazji tego spotkania. Także od nas, jeśli chodzi o typy, to wszystko. I pamiętajcie jeszcze o Eurotyperze, link również znajdziecie w opisie naszego filmu. Dołączajcie cały czas, bo cały czas możecie być w grze, możecie nadrobić te punkty w fazie pucharowej. I pamiętajcie również o lajkach, komentarzach oraz subskrypcji, ponieważ to pomaga rozwijać nasz kanał. Lajki na urodziny, no proszę was. Dokładnie. Do zobaczenia i zieloności. Tak jest, do zobaczenia.